Cześć, ten piątkowy wieczór sierpniowy. Witają Was w audycji Frywolnie Nakręceni. Jakub Drzewiecki i Marcin Kruk. Mam nadzieję, że stęskniliście się za nami. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o proaktywności. Dzisiaj natomiast, Marcin, o czym będziemy mówić? To trudno zdefiniować tak naprawdę, bo tutaj próbowaliśmy do tego dojść przed programem. O czym my tak naprawdę będziemy dzisiaj rozmawiać? No i jak to zdefiniowaliśmy, Jakub? O tym, jak poukładać swoje otoczenie, żeby nas inspirowało, żeby nas wspierało, żeby jak najlepiej działało na naszą korzyść. Tak, brzmi to górnolotnie, brzmi to być może nieco enigmatycznie. Natomiast de facto będziemy rozmawiać o tym, jak wpływać na różne sfery swojego życia, począwszy od swojego myślenia, przez swój wygląd, mowę ciała, aż po rzeczy zewnętrzne, jak swoje otoczenie, relacje z innymi ludźmi. Tak, żeby faktycznie było to dla nas pozytywne, wspierające, żeby nas nakręcało do działania, a nie dołowało. Będziemy mówić o tym, jak wpływać na otoczenie, żeby ono na nas dobrze wpływało, żeby nas budowało, dodawało nam siły, energii. Takie sprzężenie zwrotne, bo to nie tylko my wpływamy na otoczenie, ale też ono na nas, więc można w pewnym momencie tą pętlę sobie gdzieś podkręcić właśnie na większy pozytyw. Żeby to wszystko synergicznie współpracowało ze sobą i wtedy naprawdę będzie nam łatwiej pewne rzeczy osiągać, realizować nasze cele. Jakub, jakie mądre słowo, synergicznie. Albo synergicznie. Dobra, Marcin, to tak fajnie wszystko brzmi, ale konkretnie o czym? Co na nas wpływa? Jakie tutaj sfery byś wymienił? To może pojedźmy od razu. Nie wymieniajmy, tylko zacznijmy od pierwszej. No dobra. Pierwszy jest język. To jest taki kluczowy i można powiedzieć sztandarowy przykład tego, że używamy pewnego zasobu słownictwa, mamy pewne nawyki językowe, a czy one są zawsze dobre i właśnie, w jaki sposób na nas wpływają? Wydaje mi się, że przynajmniej z moich obserwacji, z tego co zauważyłem, ludzie często używają słów, których niekoniecznie znaczenia rozumieją lub chcą użyć tego znaczenia w tym danym kontekście. Może to skomplikowanie trochę brzmi, ale jak ktoś mówi masakra, a mówi o wczorajszej imprezie, to się nazywa w języku polskim błąd semantyczny, tak? Tak mi się wydaje, bo bardzo często słyszy się na przykład w mediach, że była masakra. Ja na przykład widziałem ostatnio zdjęcia z masakry, gdzie w Afryce jest ludobójstwo chrześcijan i to była masakra. To jest masakra, tak. Tak, natomiast kiedy używamy tego słowa w kontekście właśnie wczorajszej imprezy, czy tego, że stałem w korku, a mówimy, używając tego samego słowa, które słyszymy jako używanego w kontekście właśnie naprawdę traumatycznych wydarzeń, no to w pewien sposób się programujemy, że to nasze życie jest masakryczne. To tutaj czego byś użył? Jakiego słowa byś użył zamiast tej masakry? Zamiast masakry, mówiąc o imprezie. No. W zależności od tego, jak się bawiłem. No przeważnie dobrze się bawię, tak, że było fantastycznie, albo lepiej niż dobrze. O. Ci, co mnie znają, wiedzą, że jest lepiej niż dobrze przecież. Zgadza się, a ci, co mnie znają, wiedzą, że zazwyczaj jest fantastycznie. To są takie nasze, tak, można powiedzieć, flagowe powiedzonka, ale z drugiej strony, Kuba, też no, mało kto, jak się z nim rozmawia i się go zapyta, jak się czujesz, co u ciebie, mało kto mówi lepiej niż dobrze, wiem, że to jest twój nawyk i jak ludzie na to reagują. Przeważnie robią oczy jak 5 złotówki i się dziwią, o co chodzi. Wiecie, ja to trochę już tak specjalnie tego używam, żeby poprowokować ludzi, zaciekawić ich, żeby się zatrzymali, trochę zainteresowali tym wszystkim. No i wtedy rzeczywiście dostaję listę pytań, ale co, ale jak, ale gdzie, w ogóle, ale lepiej niż dobrze, to tak można, nie? Ja znam jeszcze, nasz znajomy Robert, zresztą go pozdrawiamy serdecznie, mówi zawsze Ameryka. Co tam, Robert, to cię on mówi? Ameryka. Tak, no Robert ze starszej daty trochę człowiek, ale to też takie w tym wymiarze lepiej niż dobrze. Wiadomo, kiedyś wszyscy emigrowali. Wracając do tego lepiej niż dobrze, no to wtedy rzeczywiście jest takie, o co chodzi, co się stało. Także no to jest też taki trochę element zaskoczenia i element budowania swojego wizerunku, ale nie tylko w oczach innych, ale też przede wszystkim w oczach swoich własnych, no bo kiedy mówimy komuś, że czujemy się lepiej niż dobrze, to zaraz znajdujemy argument na to, że hej, faktycznie jest u mnie dużo dobrego. To też może bardziej nie chodzi o to, żeby innych przekonywać do tego, tylko żeby samemu sobie zdać z tego sprawę, jak u nas jest lepiej niż dobrze. Tak, to jest taki trochę syndrom tej szklanki do połowy pełnej, do połowy pustej, bo równie dobrze na pewno moglibyśmy znaleźć jakieś elementy w naszym życiu, które nam nie pasują, jakieś obszary, gdzie nam się nie udaje i moglibyśmy o tym powiedzieć, że jest słabo, jest niedobrze i tak dalej, ale dlaczego nie wyciągnąć tych pozytywów i można powiedzieć, dlaczego nie zaprogramować się samemu na to, żeby właśnie wyszukiwać je, bo tak naprawdę robiąc ten nawyk wyszukiwania pozytywów, znajdujemy nie tylko w jednym obszarze, ale nagle jest to dla nas standardem. Wtedy, kiedy pojawią się jakieś przeciwności, to już nie mamy problemu, a jest kolejne wyzwanie. Zgadza się. I to jest istotne, bo wtedy działamy z całkiem inną energią, z całkiem innym nastawieniem, co w ciężkich sytuacjach jest kwestią bardzo, bardzo istotną. Zresztą sami wiecie.
Kuba, to jak to jest z tym językiem? Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak programować, czy jak kreować swoje otoczenie i siebie, żeby wszystkie elementy, każda cząstka nas, żeby wspierała nas w dążeniu do naszych celów i żeby była takim elementem dającym napęd. I w pierwszej kolejności właśnie ruszyliśmy temat języka. Tutaj mówiliśmy o tej masakrze, mówiliśmy o lepiej niż dobrze. Jakie jeszcze słowa byś wymienił jako istotne w kontekście ich używania lub nieużywania? No zdecydowanie najciekawszym kąskiem tego tematu będą trzy popularne słowa, które pani w przedszkolu nam wbijała do głowy. Trzy magiczne słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. O ile oczywiście dziękować trzeba, wdzięczność to jest fantastyczna umiejętność bycia wdzięcznym. To zresztą jest temat na oddzielny program, bo to jest bardzo, bardzo głęboki i szeroki temat. Natomiast przepraszam, proszę, te słowa. Popatrzcie, jak wielu waszych znajomych, nie wiem, koleżanek, kolegów w rozmowie mówi, no proszę cię. Ej Marcin, proszę cię. Albo błagam cię. Błagam. Ale ej, o błagam co? Ale o co? No właśnie, dokładnie. Okej, tam... Błagasz mnie na kolana, tak? Dokładnie, dokładnie, jak to mówił Fabian Błaszkiewicz. Wiecie, raz tam ktoś tego użyje, spoko, tak dalej, tylko jak w każdej rozmowie użyje tego po 5 razy, w ciągu dnia wyjdzie mu 50 razy, to uwierzcie mi, naprawdę ma wpływ na sposób waszego myślenia, w jakiej pozycji stawiacie do drugiego człowieka. Tak, bo kogoś o coś błagając, no jakby nie było, jesteście tym proszącym czy błagającym. Petentem, tak? Tak, petentem, to jest bardzo dobre słowo. W pozycji takiej poddańczej trochę się stawiacie. Ja nie mówię, żeby nie używać słowa proszę, ale tu mamy ćwiczenie, no zresztą to Fabian kiedyś polecał, żeby przez 2 tygodnie w ogóle słowo proszę i przepraszam, zaraz to przepraszam jeszcze powiemy, że w ogóle wykreślić ze swojego słownika. Ja to kultywuję nadal. Tak, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Ja też mam czasami problem, żeby zamówić gdzieś rachunek albo w ogóle coś w sklepie kogoś, nie wiem, żeby ktoś mi coś podał. Ja do tej pory jak płacę na przykład w restauracji, to po prostu podchodzę do lady i czekam, aż ktoś się odezwie, bo sam nie bardzo wiem, co zrobić. Co bo... powie? No ale rachunek można poprosić na inne sposoby, no. Przecież wiadomo, że chcę zapłacić, tak? Albo po prostu płacę. No. Można kogoś poinformować, po co od razu prosić. Przecież... Dokładnie, to też wchodzimy do restauracji, no to wiadomo, że to jest normalne, że płacimy. Po co kogoś o coś prosić, co jest z góry normalne i nie ma od jakiejś wielkiej historii. Tutaj nie ma potrzeby proszenia. Tak samo zauważcie, ile ludzi przeprasza bez powodu. Marcin, to słowo chyba już jest no po prostu obdarte. Ze swojego znaczenia niemalże w 100%, no bo ciągłe przepraszanie też sprawia, że no jeżeli my przepraszamy kogoś za coś, to tak jakbyśmy czemuś zawinili albo zrobili wobec niego coś nie fair, a też chociażby we wspomnianej restauracji, jak chcemy poprosić o rachunek, to mówimy przepraszam, czy mogę prosić o rachunek. Jeszcze mogę prosić, to jest najciekawsze. Tak, nie to, że proszę o rachunek, tylko czy mogę prosić, to w ogóle jest jakieś takie totalne już poniżenie się i fajnie chociażby dla swojego własnego ćwiczenia sprawdzić inne sposoby komunikacji i właśnie tego proszenia i przepraszania w takich zupełnie błahych sytuacjach próbować unikać. Zachęcamy do tego, żeby używać tych słów z większą świadomością i w sytuacjach, które są adekwatne do znaczenia tych tak, słów. Tak, wtedy, kiedy ich moc może się w pełni objawić. A teraz, jak już powiedzieliśmy o języku, chcielibyśmy przejść do kolejnego elementu, obszaru. Obszaru wpływu, który możemy ułożyć tak, żeby mieć więcej... Kuba, takie napięcie zbudowałeś, może jakieś werbelki tutaj by się przydały. Tak, werbelki. DJ, gdzie jest DJ? Zaraz zacznę się jąkać. Do kolejnego obszaru, którym jest otoczenie. Marcin, o co chodzi z tym otoczeniem? Jak ono może na nas wpływać? Może jakieś przykłady? Miejsca, w których przebywamy, jak najbardziej też mają na nas wpływ, bo być może mieszkamy sobie w pokoju, w którym nie pasuje nam to, gdzie stoi łóżko, albo jest za małe okno, albo ściany są w kolorze, który nam nie odpowiada, a nigdy nie pomyśleliśmy o tym, żeby coś z tym zrobić. To są takie małe rzeczy, ale na przykład niektórym ludziom dobrze się pracuje pod presją czasu, albo dobrze się pracuje w konkretnym otoczeniu, albo w otoczeniu, które daje dużo bodźców lub mało bodźców. Wiem, że na przykład ty lubisz pracować na świeżym powietrzu. Tak, ja lubię pracować na świeżym powietrzu. Często pracuję w domu, czy też na mieście, ale jest czasami tak, że nie mogę się skupić, ciężko mi i wtedy siadam do samochodu, do autobusu, jadę nad zalew, mam fantastyczne miejsce z widokiem na zalew. Tam mogę zrobić wszystko, w jakimkolwiek stanie bym nie był. Moja produktywność wzrasta o 100%. To otoczenie na mnie wtedy rzeczywiście fantastycznie wpływa. Chodzi o to nie tylko w jakim otoczeniu przebywamy, w sensie czy to jest na zewnątrz, czy w środku, ale jakie dźwięki słyszymy. Być może na co dzień słyszymy dźwięki, które po prostu nam nie odpowiadają. Być może gwar nam nie odpowiada, czasami nam nie odpowiada. Być może potrzebujemy więcej światła albo mniej światła. No, nasze samopoczucie i to, w jaki sposób wpływa na nas otoczenie, ma wpływ niemalże wszystko. A jeżeli mowa o dźwiękach, to teraz zapraszamy na chwilę dobrej muzy.
Mam nadzieję, że ta chwila dobrej muzyki pozytywnie na nas wszystkich tutaj wpłynęła, frywolnie nas nakręciła. Marcin, tak mówimy o tym wszystkim, jak to na nas wpływa, a co ty tutaj byś na ten temat powiedział? Skąd wiemy, że to jest możliwe? Może nad tym byśmy się zastanowili chwilę. A skąd wiesz, że to jest możliwe? Z książek. Jakich książek, Marcin? Nie no, udowodniono wielokrotnie naukowo, a przede wszystkim jest taki przykład, którym chcieliśmy się tutaj posłużyć. Ale to byli amerykańscy naukowcy. Oczywiście, że amerykańscy. Przecież nie wiem, tak czytając gazety, śledząc różne źródła internetowe, to nie wiem, czy w ogóle inni istnieją, bo wszystkie po prostu możliwe źródła cytują amerykańskich naukowców wyłącznie. Jest taki przykład, którym chcieliśmy się posłużyć, czyli przykład kasyna. To znaczy, te najlepsze kasyna, które są w Las Vegas w Stanach, są projektowane w taki sposób, żeby każdy ich milimetr kwadratowy służył do tego, żeby od klientów wyciągnąć jak najwięcej kasy. Czyli począwszy od podłogi czy wykładziny na podłodze, która ma taki wzorek, który uniemożliwia wpatrywanie się przez długi czas. Sufit, który odbija wszystko, co się dzieje w środku, tak żeby człowiek, który idzie przez to kasyno, nie miał w ogóle szans nie patrzeć się na automaty, które są dookoła. W ogóle człowiek, który chce się zameldować w takim hotelu, musi najpierw przejść przez kasyno. Nie ma szansy zameldowania się, nie przechodząc przez nie. Wszystkie możliwe badania naukowe zostały przeprowadzone włącznie z długością wajchy w jednorękim bandycie, jaki wpływ ma długość wajchy na to, kto siada przy tej maszynie i komu się na niej najlepiej gra, bo wiadomo, najlepiej przyciągać młodych mężczyzn, którzy są żądni ryzyka i tak dalej, a nie stare babcie. To wszystko jest po prostu obliczone. Muzyka, wygląd pracowników, ich zachowanie, każdy tekst jest niemalże wyreżyserowany, wyćwiczony, także to wszystko ma wpływ. Tam jest stworzona przestrzeń, która jest zaprojektowana tylko i wyłącznie w jednym celu. Więc jeżeli tam można stworzyć taką przestrzeń, to każdy z nas również jest w stanie, może nie każdy milimetr sobie zaprojektować, ale jest w stanie podjąć wiele kroków, które będą po prostu służyć naszemu rozwojowi. Żebyśmy jak najwięcej dobrze wydawali naszego czasu. Ale się zagadałem. Oj Marcin, ty to jesteś. Przechodząc do następnego tematu, mogę się odnieść do tego, co ja na przykład stosuję, bo ostatnio chciałem trochę zmienić sobie styl ubierania, garderobę, i stwierdziłem, okej, idę do sklepu i po prostu kupuję ciuchy, których nigdy w życiu bym nie kupił, tak? Które uważam, że dla mnie nie, że może fajnie wyglądają na półce, ale dla mnie niekoniecznie. No i okazało się, że to jest zmiana na mega plus i wszyscy włącznie z tobą, czyli moim osobistym stylistą, bardzo te zmiany chwalą, tak? Personal shopperem wręcz, który nigdy nie był z tobą na zakupach. No właśnie. Taki ale paradoks. Rzeczywiście tak jest, że w przypadku Marcina tą zmianę widać i to jest zmiana w moim odczuciu i wielu innych osób na lepsze. Nawiązując właśnie do tego przykładu twojego, to należy powiedzieć o mowie ciała naszej aparycji, naszym wyglądzie zewnętrznym. Na pewno zauważyliście to, że jeżeli ktoś siedzi przygarbiony, zgaszony, klatka zapadnięta, to od razu po części się tak czuje, że jeśli siedzi tak cały dzień przed komputerem, to potem wychodzi z tej pracy i się czuje taki zapadnięty, zamulony. Tak się teraz zastanawiam, że to jest może magia właśnie też tej aktywności fizycznej, bo przecież na przykład chodzenie na siłownię, które wzmacnia mięśnie, między innymi kręgosłupa, sprawia, że człowiek od razu staje się bardziej wyprostowany. Nawet jeżeli ktoś jest wysportowany, a nie ćwiczy swojej siły wewnętrznej, no to może się okazać, że nadal chodzi przygarbiony, co też na niego samego wpływa. Poruszyłeś ten przykład aktywności fizycznej, którą ja bardzo cenię i lubię. Ostatnio nawet Covey'a zobaczyłem taki cytat, który mówił o tym, że właśnie wielu ludzi przechodzi taką przemianę wewnętrzną, trzymając dietę i ćwicząc w celu utrzymania zdrowej, normalnej wagi, to wtedy potrafią się wewnętrznie zdobyć na coraz to większe zobowiązania wobec siebie i dotrzymywania tych zobowiązań, co jest najważniejsze, i to wtedy buduje im wewnętrzną spójność, co daje w rezultacie większą siłę, większe poczucie siły i swojej wartości. Wracając do tematu, ja chciałbym tutaj podkreślić bardzo, bardzo, bardzo jedną rzecz, mianowicie chodzimy do fryzjera, na zakupy, kobiety do kosmetyczek i tak dalej, i tak naprawdę mówimy, że okej, robimy to wszystko, żeby w jakiś tam sposób budować swój wizerunek, żeby podobać się innym ludziom i tak dalej, ale bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę też z tego, że to wpływa na nas, natomiast bardzo łatwo sobie też przytoczyć taki fakt, że o wiele lepiej czujemy się sami ze sobą, kiedy jesteśmy właśnie zadbani, kiedy czujemy się dobrze wewnętrznie, kiedy patrzymy na siebie w lustrze i to, co widzimy, nam się podoba, albo przynajmniej zdajemy sobie sprawę, że to jest najlepsza wersja nas samych.
Ja się wtedy śmieję, zresztą o śmiechu też będziemy mówić, jak to na nas wpływa. To jest taki dobry dowcip. Aparycja, mowa ciała. Też popatrzcie a propos tego przygaszenia, którym mówiłem, że siedzimy zgarbieni. Całkiem inaczej się człowiek czuje, jeżeli stanie wyprostowany, z wyciągniętą klatką piersiową, na wdechu. No i nie proponuję mu chodzić tak, komuś chodzić tak cały dzień, ale jedynie zwrócić uwagę, jak się w takiej sytuacji czuje, kiedy jest przygarbiony, a jak w takiej, kiedy jest wyprostowany przez dłuższy czas. Na początku nawet warto przećwiczyć sobie takie bycie wyprostowanym i z wyprostowaną klatką w jakichś trudnych momentach, kiedy taka pewność siebie, własnych przekonań jest nam najbardziej potrzebna. Mówiąc o naszym wyglądzie zewnętrznym, o naszej aparycji, chciałbym jeszcze wtrącić jedną rzecz, ponieważ często jest tak, że przyzwyczajamy ludzi do tego, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, co robimy i przypisują nam jakieś łatki. I ciekawym zabiegiem, który pozwala się od tego uwolnić, pokazać naszemu otoczeniu zewnętrznemu, że my niekoniecznie jesteśmy tym, za kogo nas uważa. Tym, za kogo nas uważa, albo co myśli o nas, może zdziałać tutaj fantastyczne rzeczy. Marcin siedzi obok mnie, on zrobił taki mały zabieg. Dla mnie to był delikatny, dla jego dziewczyny bardzo drastyczny, ponieważ nagle, z dnia na dzień, ogolił się na łyso. Tak, i efekty były naprawdę niespodziewane, oprócz tego, że ludzie oczywiście nie poznawali mnie na ulicy. Moja dziewczyna zdenerwowała się na mnie za to 2 razy, ale ogólnie przynajmniej stestowałem coś nowego. Było to dla ludzi wielkim zaskoczeniem. Wow, ty, łysy, dlaczego? W ogóle co to było powodowało? Czy był jakiś zakład? Czy, nie wiem, czy jesteś chory? Czy po prostu co się dzieje? A to był po prostu taki chwilowy kaprys, chęć zaskoczenia wszystkich i nic więcej. Stwierdziłem, że przecież to tylko włosy odrosną i dlaczego nie? Tutaj całkowicie, wiesz, pada inna informacja do otrzymania rzeczy, że ty nie jesteś tym Marcinem, którym byłeś wcześniej, tylko ty jesteś, kurczę, ciekawym gościem. Tu na łyso, tu coś tam, jeszcze jakbyś przy, nie wiem, ubrany. W sutannie. Tak, to już w ogóle, nie? I z dziećmi. To już w ogóle by było, no. Także zachęcam też do pobawienia się swoim wizerunkiem zewnętrznym, żeby trochę tym naszym otoczeniem, tym co o nas inni myślą, zamieszać. Wtedy też wychodzą bardzo ciekawe konfiguracje i okazuje się, że kto co o nas myśli naprawdę, a kto za co nas ceni. A jeżeli już jesteśmy przy innych ludziach, tym co oni o nas myślą, no warto tutaj powiedzieć o relacjach. To jest mega źródłem wpływu, mega źródłem oddziaływania na nas. Z tego czerpiemy bardzo, bardzo dużo energii. Czerpiemy dużo energii lub poświęcamy na to dużo energii, w zależności od tego, czy te relacje najbliższe, które nas otaczają, czy one są budujące, czy jednak w jakiś sposób ciągną nas w dół. Dla mnie wyznacznikiem tego, czy relacja jest dobra, wartościowa, jest to, czy idę dzięki niej do góry, czy to buduje, czy gdzieś tam dzieli, czy to jest toksyczne. Na pewno każdy w swojej historii, w swoich doświadczeniach miał do czynienia z relacjami toksycznymi, bo trzeba tak o nich powiedzieć, które ciągnęły człowieka w dół. Takie doświadczenia też są potrzebne, aczkolwiek trzeba umieć odciąć taką relację. Też każdy na pewno ma wiele, wiele bogatych relacji, tych budujących. To znaczy, mówiąc o relacjach, ja bym też wspomniał o jednej, moim zdaniem, bardzo ważnej rzeczy, czyli to, że często fiksujemy się na to, żeby pozostawać w otoczeniu, w jakim się wychowywaliśmy. Zamykamy się tylko na znajomych, których poznaliśmy w szkole, na studiach, w pracy. Tak jakby otaczamy się ludźmi, którzy po prostu nam się przytrafiają w życiu, a nie kreujemy tego swojego otoczenia, a może się okazać, że kiedy zaczniemy je kreować, kiedy zaczniemy wchodzić w inne konfiguracje relacji niż do tej pory, i nie mówię tutaj o trójkątach, ani o innych kwadratach. Pozdrawiamy tylko Dawida Podsiadło. Mówię raczej o tym, że po prostu wyjdziemy do nowego otoczenia. Stwierdzimy, że ja chcę poznać ludzi, którzy mają podobne zainteresowania jak ja, czyli na przykład zajmują się wędkarstwem. I więc patrzę na Facebooku, kto się zajmuje wędkarstwem, umawiam się z tymi ludźmi na wspólne wędkowanie i mamy nowy temat do rozmowy. I nie ograniczam się do swojego otoczenia. Czekaj, to twoje zdjęcie ostatnio w tym tygodniku wędkarskim, przynęta było? Nie, to nie ja połknąłem przynętę. Tu w kontekście relacji istotną kwestią jest, o której no nie możemy nie wspomnieć, jest to jest badane naukowo. Przez amerykańskich naukowców, powtarzamy to wielokrotnie dzisiaj. Polscy dalej to badają. Fakt, iż jeden człowiek, a w erze Facebooka jest to bardzo, bardzo istotne, że jeden człowiek może maksymalnie mieć takich bliższych relacji od 5 do 7. Tak, więc nieważne, czy ktoś ma 1000 znajomych na Facebooku, czy 700, czy 300, ale i tak te 5 miejsc parkingowych przy tym budynku tylko jest, więcej niestety nie ma. I z tych relacji rzeczywiście człowiek może czerpać wtedy. I w takiej sytuacji, w kontekście, patrząc teraz na to, co Marcin powiedział, warto się zastanowić, jak dobieramy tych znajomych. Warto też nawet popatrzeć pod kątem tej jednej najważniejszej relacji, która nam zajmuje najwięcej czasu, a przynajmniej powinna nam zajmować najwięcej czasu, czyli mówimy tutaj o drugich połówkach. Warto popatrzeć, czy ta moja dziewczyna, czy też w przypadku dziewczyn chłopak, czy to jest rzeczywiście ta osoba pod tym kątem, z kim on się spotyka, czy też już uwolnił się trochę od rodziców, czy dalej po 3 latach związku kobieta dzwoni codziennie do mamusi, żeby zdać relację z całego dnia.
Okej, jeżeli komuś to nie przeszkadza, to jest wszystko spokojnie, fajnie, tylko uwierzcie mi, że to jest znak pewien. A tak. Co to może oznaczać, to potem się można przekonać twardo na własnej skórze. Trzeba też sobie zdać sprawę z tego, żeby nie poświęcać wszystkiego dla nowo zaczętego związku i tak jakby, żeby pamiętać o swoich celach, o tym, co, w jaki sposób my chcemy się rozwijać jako ludzie, patrzeć na to, czy ta relacja, którą mamy najbliższa, też wspiera nasz osobisty rozwój. Był język, była mowa ciała, były relacje, było nasze otoczenie najbliższe. Było to, co zewnętrzne, a może przejdźmy do tego, co bardziej wewnętrzne. Czyli to, jak wpływa na nas nasze własne myślenie. Marcin, jak na ciebie wpływa twoje myślenie? Powiem ci szczerze, że to jest bardzo ciekawe pytanie, którego dawno chyba sobie nie zadawałem, aczkolwiek myślę, że nad swoim myśleniem, nad tym, żeby ono było też wspierające mnie, pracowałem dosyć długo i płynął ten cały proces w taki sposób na mnie, że niektórzy być może myślą, że jestem zbyt hop do przodu, zbyt może czasem bezczelny, zbyt zarozumiały, ale drudzy potrafią to docenić i też zobaczyć, że staram się nie być w tym zbyt nachalny i po prostu zachować gdzieś tą złotą równowagę pomiędzy parciem do przodu, a pomiędzy zwracaniem uwagi na innych ludzi. To ciekawe, no ale jak tu praktycznie do tego podszedłeś, co tam zmieniłeś, co zastosowałeś, żeby wiesz, no co, chodziłeś, mówiłeś, jestem zwycięzcą i tak, plułeś do mikrofonu. Obejrzałem ten filmik 20 razy, naplułem do mikrofonu 30 i to pomogło, róbcie tak, żartuję oczywiście. Kurczę, praca nad myśleniem, nad poprawą jakości swojego myślenia, nad tym, żeby ono nie było jakieś dołujące, to jest praca ciężka, trudna bym powiedział, dlatego że wymaga bardzo dużej samoświadomości, tego, żeby odciąć się od swoich myśli, żeby pamiętać o tym, że ja nie jestem swoimi myślami, jakkolwiek by to nie brzmiało, być może głupio, ale chodzi mi o to, że czasami nawet wewnątrz nas kłócą się dwa głosy, że jeden nam mówi taki klasyczny aniołek i diabełek, jeden nam mówi to, drugi nam mówi to. I tak naprawdę, jeżeli w nas kłócą się dwa głosy i my się z tymi głosami w jakiś sposób utożsamiamy, no to albo jesteśmy schizofrenikami, albo po prostu nie jesteśmy żadnym z tych głosów, a tylko nasze myśli, nasze przekonania, nasz umysł coś nam podpowiada. Czyli chodzi ogólnie o to, żeby nie ulegać temu myśleniu, a trzymać się, co chcemy zrobić. Trzymać się tego, co chcemy, tego, co sobie założyliśmy, tego, kim jesteśmy. A nie poddawać się tym chwilowym emocjom, tym chwilowym myślom. I ciekawy case profesora. Zimbardo? Nie z tej beczki. Ciekawy case od profesora Albizettiego. To jest Szwajcar włoskiego pochodzenia albo Włoch szwajcarskiego pochodzenia. Coś na pograniczu Włoch i Szwajcarii. On ogólnie odkrył, badając ludzi, ich reakcje właśnie uleganiu, myśleniu, czy jego nieuleganie, jak śmiech może pomóc w tym, żeby nie ulegać własnym myślom, o których Marcin powiedział tutaj właśnie, że czasami jest tak, że po prostu w głowie typowy mind. Chodzi ogólnie o to, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest ten natłok myśli, kiedy człowiek trochę zaczyna głupieć, to brzmi głupio, ja też jak to usłyszałem pierwszy raz, to takie trochę dziwne było dla mnie, ale rzeczywiście działa. I wtedy, żeby sprawdzić, nauczyć się śmiać po prostu, o tako z niczego. I wtedy te 2-3 minuty śmiechu zwykłego mogą całkowicie zastopować ten proces i pozwolić nam trzeźwo spojrzeć na sytuację daną. No to już chyba wyższy poziom samoświadomości, wydaje mi się. Tak, to już jest taki high level, aczkolwiek, no ja mówiłem wcześniej, mi wystarczy stanąć przed lustrem i wtedy się śmieję. Z drugiej strony to nic nie kosztuje i spróbowanie tak naprawdę wymaga tylko chęci. No głupio to wygląda, głupio brzmi, ale czasami te głupie, proste rzeczy są najskuteczniejsze. Pomału zbliżamy się do końca z naszymi rozważeniami dotyczącymi kreowania naszego otoczenia w inspirujący sposób. Kuba, na pewno podczas tego programu pojawiły ci się sugestie i myśli najważniejsze związane właśnie z tym tematem. W jaki sposób chciałbyś to podsumować? No przede wszystkim to drobne zmiany, takie krok po kroku. Nie od razu zjemy tego słonia, o którym Kamila mówiła w jednej z audycji. Krok po kroku małe zmiany wprowadzają w naszym otoczeniu, czy wyrzucenie wszystkiego z biurka, uporządkowanie go, czy dodanie czegoś w naszym pokoju, w którym przebywamy, spędzamy najwięcej czasu, czy rzeczywiście zluzowanie trochę kontaktów z pewnymi ludźmi. Ja tutaj zawsze stosuję taką zasadę z takimi toksycznymi relacjami, że ile jest wkładu i zaangażowania z drugiej strony, tyle jest z mojej. To się wtedy równoważy i tak to wygląda. Także zachęcam do podejmowania takich pierwszych, drobnych kroków zmian i obserwowania efektów. Trochę czasami też a propos tego myślenia, języka, na zasadzie, Marcin, ty jesteś dobry z angielskiego, wiem, że mnie poprawisz na pewno, fake it till you make. Tak, czyli udawaj, że jesteś jakiś, aż to stanie się
częścią ciebie, czyli aż naprawdę taki się staniesz. W tym jest odrobina aktorstwa, odrobina oszustwa samego siebie, ale jeżeli to ma zadziałać, to dlaczego tego nie spróbować? Ale ja bym tego nie nazwał oszustwem, daj spokój, Marcin, to okej, kurczę. Nie programujmy się, nie używajmy pejoratywnego określenia w tym stosunku. Ja nie na myśli jakiegoś oszukiwania siebie, wiadomo, że trzeba do tego zdrowo podchodzić, każdy z nas ma kupę potencjału w sobie, kupa to może nie jest odpowiednie słowo, mega dużo potencjału i wiesz, to w ten sposób, myśląc dobrze o sobie, no to mogę go wydobyć, tak wręcz no, nie oszukuję się. Mhm. To znaczy, ja bym jeszcze uzupełnił jedną rzecz a propos tego, co powiedziałeś, a propos zmian, żeby zacząć czegokolwiek, od zmienienia dosłownie czegokolwiek, od najdrobniejszej rzeczy i pomyślenie, jak w ogóle wpłynął na nas sam fakt, że coś zmieniliśmy, że coś zrobiliśmy po swojemu, choćby to nawet nie miało żadnego znaczenia. Nie wszystko musi mieć sens, nie wszystko musi mieć znaczenie. Czasami po prostu możemy mieć jakiś kaprys, żeby coś zmienić i dlaczego z tego nie skorzystać? Ja teraz przy tej okazji jeszcze chciałem wam polecić książkę, która może z innej perspektywy przybliży wam ten temat. Jest to książka pod tytułem Zmień wszystko, co chcesz zmienić, oparta na szczegółowych badaniach. Tam właśnie to jest praca zbiorowa. Naukowcy wyodrębnili, oczywiście amerykańscy, wyodrębnili 6 źródeł wpływu, które mogą na nas oddziaływać i pokazali, jak wykorzystać te 6 źródeł wpływu, aby osiągnąć 6 razy większy efekt. To jest niesamowita siła i motywacja, także zwróćmy na to uwagę. Polecam bardzo książkę Zmień wszystko, co chcesz zmienić. No to jak jesteśmy przy pozycjach książkowych, to ja co prawda nie książkę, ale audiobooka bym polecił. Prawdziwe mechanizmy osobistego sukcesu Fabiana Błaszkiewicza, gdzie mniej więcej te 7 obszarów, które wymieniliśmy dzisiaj, stąd są zaczerpnięte i tam są bardzo, bardzo dokładnie opisane. A jeśli chodzi o moje podsumowanie, to ja bym powiedział, że popatrzenie na swoje życie przez pryzmat tych obszarów i próba zmienienia czegokolwiek w każdym z nich, czy nawet w jednym z nich, to nic innego jak wzięcie odpowiedzialności za to, co robimy, za to, jacy jesteśmy i za to, dokąd zmierzamy. To może nam dać naprawdę mega pozytywnego kopa do działania, bardzo frivolnie nas nakręcić. Żebyśmy bardziej stawali się sobą. A jeśli mówimy o frivolnym nakręcaniu, to już od tego tygodnia możecie wysyłać do nas maile. Jeżeli tylko chcecie zadać nam jakieś pytanie, ewentualnie poprosić o jakiś temat. Zasugerować jakiś temat. Czego mają od razu prosić? Właśnie, Marcin. To jest bardzo słuszna koncepcja. Jeśli chcecie nam zasugerować jakiś temat, bo na takie sugestie jesteśmy jak najbardziej otwarci, to nasz mail to... frivolnienakręceni@radiofree.pl. Oczywiście. Frywolnie przez 3. Tak, frywolnie nakręceni. Także jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, piszcie na ten adres. Tymczasem żegnamy się już z wami. Marcin Kruk. Jakub Drzewiecki. Cześć.